rok 2015 rokiem Tadeusza Kantora, więc jest to, no mówmy się, taka najważniejsza instytucja zajmująca się dziedzictwem kulturowym, dziedzictwem światowym. I stąd ta impreza oczywiście w Sanoku, impreza, która została dofinansowana przez Urząd Marszałkowski grantem. Pomysłodawcą tej imprezy jest pani Joanna Sarnecka. My jesteśmy jakby współpartnerem, wspieramy tą ideę. Uczestniczymy w niej z ogromną przyjemnością zresztą. Co się dzieje? No, dzieje się sporo i będzie coraz więcej oczywiście, bo w miarę upływu kolejnych dni tych imprez jest w czasie Festiwalu Kantorowskiego coraz więcej. Jesteśmy akurat na półmetku warsztatów teatralnych w sobotę. Podsumowanie w postaci takiej publicznej prezentacji na dziedzińcu zamku. Zapraszamy oczywiście wszystkich, to będzie pokaz otwarty. W sobotę dwa spektakle teatralne o godzinie 19 w Klubie Górnik, to Teatr A3, bardzo kantorowski spektakl, plan lekcji. O 21 zapraszamy obok restauracji Pod Zegarem, też będzie plener, pierwszy plener, spektakl Teatru CST, Szlemiel. Bardzo fajny spektakl, zapraszam. Dzień później, o tej samej godzinie, również w to samo miejsce, spektakl Walny Teatr, spektakl Dziadek. Też zapraszam. Wszystkie wejścia bezpłatne, bez zaproszeń. Będą też inne rzeczy. Proszę śledzić informacje na bieżąco, między innymi na portalu Isano, w prasie. I proszę do nas przychodzić, uczestniczyć w tych imprezach.